tytuły. Witam serdecznie w kolejnym odcinku AJ The Polish American. Nagrywamy odcinek Dzień Trenera numer 2, a tak naprawdę kończymy, bo wcześniej nagrałem już pierwszą część. Miałem w zanadrzu parę ujęć niewykorzystanych, także kończymy je. Jesteśmy w Warszawie. Do Patryka przyjechałem tutaj, cyk. Trzyma. Dostaliśmy samochód z cylindersów, cylindersi.pl. Jeździłem Mustangiem, jak wróciłem ze Stanów, nie wiem czy pamiętacie, ale to była jazda właśnie takim niebieskim Mustangiem po Warszawie również. I odezwałem się do nich, jakby poprosiłem, przyszło mi do głowy, żeby może nagrać coś z samochodami. Petarda samochód, Mercedes C35S. Nie znam się na motoryzacji, nie jestem ekspertem od motoryzacji, ale prowadzić umiem, więc to na tyle wystarczy. V8 biturbo, fajny dźwięk, fajne efekty. Koncepcja jest taka, że no, robimy reklamę, teraz nagrywamy reklamę do Dnia Trenera. Chcę nagrać scenkę, która odzwierciedla te w Dniu Świra te ujęcia, jak on siedział i przeklikiwał te reklamy. Fajus? Nie, chujos. Ciśniemy tą drogą, tamtą Petardo, stronę. Ale co za, no nic. Ciekawe ile mandatów po drodze już dostanę, ale jest warte. Raz na rok można. Nie ma gdzie się tutaj rozpędzić, więc mamy mało pola do popisu. Wszystko bezpiecznie. I trzeba jakby grać z tym, co mamy, ale wystarczy. Patrzcie i się uczcie. Włączam nagrywanie. Tu? Nie. Bardziej przy drzwiach. Bardziej przy drzwiach mamy. Dobra, i to jest jedno, ale to jest ciepło, stary, nie da radę. Dobra, i tutaj sobie pokręcę się, chodź bliżej. Dobra. Gdziekolwiek poniesiecie trening, pompa zawsze będzie z tobą. Sztanga pompa. Nowy zapach dla mężczyzn. Weź ją pod innym kątem, bo ty bokiem rzucisz. No dobra, no. Jest? Jest okej. Okay. Każdy facet to tylko tam to nie zerka. Tylko no i właśnie, nie tylko faceci. A teraz jedziemy ogólnie, już skończyliśmy nagrywać, jedziemy na stację paliwową, żeby troszkę wyczyścić ten samochód, żeby go tak nie oddawać zakurzonego, bo wiadomo, tam dużo takiego pyłu się unosi. No ale właśnie, sobie popatrzymy, pogazujemy i łapiemy parę ujęć. Może coś złapiemy, jakieś twarze zaskoczone albo podniecone tym dźwiękiem. Dawaj. Ty też. Ja mam walnicy. Yo, yo. Cinema. Ujęcie. Ale nie, bardzo fajnie. Przez most lecimy tutaj. Nie wiem jak to się nazywa, na co mi idzie, jak to się nazywa, jak to się nazywa? Stary, ja bym powiedział, że to jest tor. Ale przeszkód. Taki tor przeszkód, że tam opony różne pierdoły, wszystko, taki sprawnościowy tor i chcemy iść się sprawdzić. Oła, przepraszam, jestem jak skała. Tep Factor. Wbijaj. Tep Factor, tu wchodzimy, tu się dzisiaj bawimy. To już takie jaskiniowe klimaty, zobaczymy. No. Będziesz jaskiniowcem. Fred Flintstone, dzień dobry. Cześć, jestem Ewa. Cześć, Patryk. I są to różne zadania i w każdym pokoju to zadanie jest inne. Jest większość z takich zręcznościowych i sprawnościowych, gdzie trzeba przez coś przebiec i wszystkie elementy się ruszają na przykład. Teraz czujesz? Jestem kapitanem, chodzę otagowany. Sobie...
Nie ma pieniędzy. Trzeba zarobić tak uczciwie. Tylko słuchajcie, powiedzieli, że to normalnie zajmuje przejście tego wszystkiego 3 godziny. Te całych wszystkich pokoi, jest 20 parę pokoi. Tutaj macie finalną jakby bramę. Otwieracie to i możecie otworzyć jedną z 3 skrzyni. Tylko tak jak mówię, od nas zależy, ile tutaj będziemy chcieli być, a no 3 godziny to dużo. Osi! Calafon, come on. Osi, calafon. I zaczynamy, zaczynamy. Zaczynamy igrzyska. The Hunger Games. Możecie na przykład wejść tutaj do pierwszego siłowego, pokażę wam mniej więcej jak takie miejsca, w którym możecie stawić na kolejną kamerę. Ale jak? Taka panika, panika, ale byłeś dobra, to złapię za sufit. Tu nie znamy jeszcze podów. Ojej! Czekaj, patrzcie, bo tu jesteście dopisane. Wszyscy gracze wciskają niebieskie w tym samym czasie w basenie. Patrz! Jest, mam jedno! Mam jedno! A ile jest przycisków? Tu jest, patrz. Tu. Ile jest przycisków? I pewnie na początku jest. Też mam, też mam! Tak! Nie, nie, nie. Ja będę mówił, powiedzcie kiedy. Trzy, cztery i ryk. Już? Okej. Okay. Dawaj! 13 z 12 sekund, koniec! Koniec. Nie no, macie zajawkę na ten pokój, wiecie jak to wygląda, nie będziemy wszystkiego nagrywać, pobawimy się na spokojnie. Jak chcesz to sobie wpadajcie, wiecie jak się nazywa Gdańsk, Blue City, Warszawa Blue City. I tyle, nie, lecimy dalej, masakra. Tak, tutaj jest taki fried rice, ale ma za mało białeczka, więc wchodzi jeszcze z kebaba skrojony osobno na wagę, kupiony. 150 gramów, a oni po 3 dyszki wydali. Ja było za 17, 70. Krewetka. Sztanga bomba, sztanga bomba, sztanga, sztanga, pompa. Sztanga bomba, bomba, pompa. Dzisiaj jest kolejny dzień, jesteśmy w Parku Moczydło, czyli w miejscu, gdzie byliśmy rok temu. No jest fajne, zrobiłem właśnie stanie na rękach, na story, może wam wrzucę. Tutaj właśnie widzicie. I zaraz sobie popróbuję resztę. Zwykły split, tak jak ja to robię. I tak samo jak rok temu wjechał film, tak samo dzisiaj. Tego weekendu długiego robiliśmy combo, więc do Patryka. Dokładnie. Nagraliśmy obwodzik, który składa się z 8 ćwiczeń. Spalanie kalorii, wzmacnianie. No właśnie, bo ja sapię w ogóle, ja sapię, bo jeszcze skończyliśmy 10 minut temu, a jeszcze to trzyma. Więc zobaczycie, troszkę no, się zapompowałem. Porządny trening na pewno wam się spodoba. Fajnie weszło, nie?
woda w łapie, ja się już gotuję, bo zawsze się spóźniam na pociąg, ale mam nadzieję, że się nie spóźnię. Patryk mówi, że... Zestresowany chłopak jest strasznie. Cały czas zabiegany, no zabiegany. Cały czas coś się dzieje. Nie wiem, jeżeli ktoś jest na przykład z Trójmiasta i jest naprawdę, uważa, że jest dobry w montażu i w nagrywaniu, to ja chętnie porozmawiam o angażu, zatrudnieniu, umowa, zlecenie, jak coś. Także możecie mi dać znać na mailu. Poważnie. Opole główne. Stoi na torze czwartym, przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 17.50. Zgubiłem swoją łyżkę, więc Patryk da mi jeszcze pałeczki do jedzenia. I teraz muszę szamać wszystko pałeczkami, także może w końcu się nauczę. 3 godziny trasy? Może 100 gram ryżu zje. Ale ej, skleja się dobrze, więc nie będzie tak źle.